Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska, witam Państwa serdecznie i zapraszam na informacje dnia. Czy czeka nas kolejny polityczny wstrząs związany z tak zwaną aferą taśmową? W utajnianych dotąd aktach znajdują się jeszcze nagrania, które nie ujrzały światła dziennego. Może to być nawet 14 nieujawnionych rozmów z warszawskich restauracji. Koalicja PO-PSL nie chce wyjaśnienia afery taśmowej. Wniosek o powołanie komisji śledczej w tej sprawie został wczoraj odrzucony. Stwierdzam, że Sejm wniosek o uzupełnienie porządku dziennego odrzucił. Odczytujemy to jako obawę, jako panikę wobec prawdy, wobec dojścia do prawdy, a dojście do prawdy gwarantuje wyłącznie komisja śledcza. Tymczasem dokumenty ujawnione przez Zbigniewa S. mogą być tylko wierzchołkiem góry lodowej. W tych materiałach, które do tej pory stronom nie zostały udostępnione, są stenogramy rozmów, które jeszcze nie ujrzały światła publicznego, które nie zostały nigdzie opublikowane, a także stenogramy rozmów, które wpłynęły do naszej prokuratury w tym roku i w zakresie których toczą się jeszcze czynności. Może to być nawet 14 nieujawnionych rozmów z warszawskich restauracji, informuje Rzeczpospolita. Jeśli Rzeczpospolita ma te nagrania, to niech je jak najszybciej opublikuje. Jedno jest pewne, prokuratura będzie musiała te akta udostępnić również stronom, które o to już się zwróciły. Ma się to odbyć w tajnej kancelarii, gdzie nie wolno wykonywać fotokopii. Czy dojdzie do kolejnego wycieku? Mówisz, że na tych taśmach, które ma prokuratura, jest nie tylko jeszcze minister zdrowia, ale są także inni wysocy politycy Platformy Obywatelskiej. Mówi się o tym, że do jednej z tych restauracji bardzo lubił chodzić i spotykać się z różnymi osobami, także Donald Tusk. To by tłumaczyło dymisję Bartosza Arłukowicza, którego na ujawnionych nagraniach na razie nie było, a mimo to stracił swoje stanowisko ministra zdrowia. Najprawdopodobniej był to krok taki do przodu, po to, żeby ubiec te informacje, które będą na taśmach, prawdy. Kolejne taśmy mogą również dotyczyć rozmów prezesów dwóch dużych banków, a także byłego senatora PO z szefem strategicznej spółki Skarbu Państwa. Nie mam takiej wiedzy, żeby Platforma jako organizacja polityczna obawiała się tych taśm. Afera podsłuchowa wstrząsnęła rządem. Jej bohaterowie zostali zdymisjonowani ze stanowisk w rządzie. Ale premier Ewa Kopacz dla odwołanych kolegów nadal ma serce na dłoni. Urządziła im nawet w swojej willi pożegnalną imprezę. Smutku na twarzach polityków PO trudno było się dopatrywać. Faktem jednak jest, że dymisje w rządzie bardzo mocno osłabiły PO. Wśród odwołanych ministrów są m.in. lokalni baronowie: Karpiński z Lubelszczyzny, Gawłowski z Zachodniopomorskiego, Tomczykiewicz ze Śląska i Biernat z Łódzkiego, który jest również sekretarzem generalnym partii. Radykalnymi decyzjami Ewa Kopacz chciała umocnić swoją pozycję w Platformie, która dziś przechodzi polityczny kryzys. Myślę, że takim racjonalnym jednak posunięciem z punktu widzenia politologicznego jest jednak walka do końca, tak? Czyli takie dążenie do tego, żeby tych szabel w Sejmie mieć jak najwięcej. Wskazuje politolog doktor habilitowany Piotr Grabowiec. Na poniedziałek prezydent Bronisław Komorowski zaprosił do siebie premier Ewę Kopacz oraz wicepremiera Janusza Piechocińskiego. Chce się dowiedzieć, czy koalicja jest stabilna i czy może skutecznie dźwigać ciężar odpowiedzialności rządów. W Sejmie cały czas trwają prace nad kontrowersyjnym projektem ustawy o uzgodnieniu płci. Nowe przepisy pozwolą sobie samodzielnie decydować, czy jest kobietą, czy mężczyzną. Zdaniem ekspertów ustawa jest bardzo szkodliwa i jest ukłonem dla środowisk skrajnie lewackich. W myśl projektu procedura określania płci ma się opierać na subiektywnym odczuciu pacjenta, a nie na podstawach biologicznych. Takie otwieranie furtki i uznawanie i przygotowanie projektów, że możemy sobie wybierać płeć, że możemy sobie ją zmieniać. W zależności od kaprysu, humoru i tego, co dzisiaj nam przyjdzie do głowy, może przynieść bardzo złe skutki w społeczeństwie. Nowe przepisy przewidują, że z procedury zmiany płci będą mogły skorzystać osoby pełnoletnie i nie pozostające w związku małżeńskim. Podstawą do urzędowej zmiany płci nie będą przebyte operacje chirurgiczne, a tylko dwa orzeczenia lekarskie. Akceptowane będą także opinie psychologów. Do wystawienia dokumentów z nowymi personaliami będzie wymagane postanowienie sądu. Jako jedyny w Polsce ma się tym zajmować Sąd Okręgowy w Łodzi. Człowiek rodzi
się albo mężczyzną, albo kobietą. I żadna inżynieria, żadne prawne ramy zmiany płci w tym kontekście nie mogą mieć miejsca. Nasza konstytucja definiuje mężczyznę i kobietę w charakterze biologicznym i tego powinniśmy się trzymać. Nad przygotowaniem nowej ustawy czuwała poseł Joanna Mucha z Platformy Obywatelskiej. W pracach w specjalnej podkomisji uczestniczyli przedstawiciele środowisk transseksualnych, którym przewodniczyła poseł Anna Grodzka. Platforma Obywatelska po pierwsze stara się przez te ostatnie 2 miesiące, kiedy prezydentem jest Bronisław Komorowski, przepchnąć kolanem na siłę, bez dyskusji i bez dostępności ustawy, które godzą w naturalny porządek rzeczy i które są sprzeczne z polskim prawem i z polską konstytucją. Osoby z zaburzeniami genetycznymi wymagają szczególnej opieki, ale tak radykalne zmiany w prawie są szkodliwe. Dobrze wiemy, że są sytuacje, kiedy człowiek rodzi się z pewnymi zaburzeniami genetycznymi i tutaj zostawmy to medycynie. Medycyna potrafi leczyć, medycyna potrafi tego człowieka przystosować do życia i wybrać to, co dla niego jest najważniejsze. Zostawmy takie sprawy lekarzom, ludziom wykształconym w tej dziedzinie. Jeśli Sejm przyjmie projekt ustawy, wejdzie ona w życie 1 stycznia 2016 roku. Profesor Bogdan Hazan został oczyszczony z zarzutu popełnienia przewinienia zawodowego. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej dr Grzegorz Wrona stwierdził, że zarówno profesor Hazan, jak i inni lekarze ze Szpitala Świętej Rodziny, powołując się na klauzulę sumienia, zachowali się zgodnie z etyką lekarską. Profesor Hazan odmówił zabicia chorego dziecka poczętego. Ówczesny dyrektor Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie, profesor Bogdan Hazan, powołał się na klauzulę sumienia, odmawiając zabicia dziecka poczętego. Nie odesłał także matki do innego lekarza lub placówki, gdzie dziecko zostałoby zamordowane, gdyż w żaden sposób nie chciał uczestniczyć w tym procederze. Wskazał natomiast ośrodek, który mógłby zająć się chorym dzieckiem. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie możliwości popełnienia przez lekarzy ze Szpitala Świętej Rodziny przewinienia zawodowego. Stwierdził jednak, że zarówno profesor Hazan, jak i inni lekarze ze Szpitala Świętej Rodziny, powołując się na klauzulę sumienia, zachowali się zgodnie z etyką lekarską. Na podstawie analizy zgromadzonych materiałów i uwzględniając aktualny stan prawny, brak jest podstaw do przedstawienia lekarzom uczestniczącym w leczeniu pacjentki w Szpitalu Specjalistycznym imienia Świętej Rodziny zarzutu popełnienia przewinienia zawodowego. Bardzo się cieszę, że Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Rady Lekarskiej uznał, że ani ja, ani inni lekarze ze Szpitala Świętej Rodziny nie przekroczyli prawa i że nasze postępowanie medyczne w tym przypadku było prawidłowe. Jak widać jednak w Polsce utrudnione jest korzystanie z prawa do klauzuli sumienia. Naczelna Rada Lekarska zwróciła się w tej sprawie z prośbą do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie tego fragmentu ustawy o zawodzie lekarza, który dotyczy klauzuli sumienia, za niekonstytucyjny. No, ciągle Naczelna Rada Lekarska oczekuje, że Trybunał Konstytucyjny wypowie się w tej sprawie. Po nagonce na profesora Hazana, rozpętanej przez Ministerstwo Zdrowia i środowiska lewicowe, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz odwołała profesora z funkcji dyrektora szpitala. Postępowanie w sprawie nadużycia uprawnień prowadziła prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów. Na początku maja bieżącego roku umorzyła śledztwo w sprawie narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w związku z odmową przeprowadzania zabiegu usunięcia ciąży. Uznano, że narodziny dziecka nie zagrażały ani życiu, ani zdrowiu matki. Prokuratorzy podkreślili, że klauzula sumienia dawała prawo profesorowi odmowy uczestnictwa w procederze aborcji. Pytany o sprawę minister sprawiedliwości Borys Budka mówi: nie komentuję decyzji prokuratury, nie komentuję decyzji sądów. Są w postępowaniu przygotowawczym, są odpowiednie procedury, możliwości zażalenia się na decyzję prokuratury, a później ewentualnie kontrolę sądową. Przed sądem pracy toczy się także postępowanie w sprawie zwolnienia profesora Hazana ze stanowiska dyrektora szpitala. Lekarz chce przywrócenia na to stanowisko. Ojciec Święty Benedykt XVI otrzyma tytuł doktora honoris causa dwóch krakowskich uczelni – Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i Akademii Muzycznej. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbędzie się 3 lipca w Castel Gandolfo.
To wyjątkowe wydarzenie, ponieważ papież Benedykt XVI nie przyjął ani jednego doktoratu honorowego. Na list rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i Akademii Muzycznej w Krakowie emerytowany Ojciec Święty odpowiedział pozytywnie. Na nasze pismo otrzymaliśmy piękny list Ojca Świętego. Napisał do mnie w ten sposób. Krakowowi, ze względu na Jana Pawła II, przyjaciela, nie mogę odmówić i robić ten jedyny wyjątek, to jest jedyny wyjątek, tak napisał, od jego postanowienia, że nie będzie przyjmował żadnych odznaczeń. Przyjmuje doktorat honoris causa od naszych uczelni. Senat Akademii Muzycznej w Krakowie w uchwale z dnia 22 kwietnia napisał, że Ojciec Święty Benedykt XVI otrzymuje tytuł doktora honoris causa za szczególną postawę. W szczególności za wskazanie swoim przykładem wzorców postawy moralnej i obywatelskiej w wymiarze głęboko religijnym i humanistycznym. Za nauczanie, w którym odnosi się do wartości najwyższych, niezmiennie obecnych w ludzkim życiu i twórczości. Za umiłowanie muzyki i wskazywanie jej szczególnej roli jako integralnej części uroczystej liturgii Kościoła katolickiego, towarzyszącej człowiekowi w akcie wyznania wiary. Także Senat Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zwrócił uwagę na wielki szacunek Benedykta XVI dla tradycji muzycznej Kościoła. To znalazło odzwierciedlenie również w uchwale Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II z dnia 20 kwietnia tego roku, gdzie Senat podkreślił wagę tego doktoratu ze względu na muzykę kościelną. Uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI odbędzie się 3 lipca w Rzymie. Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się dziś uroczysta sesja w darze wdzięczności za wkład księdza kardynała Zenona Grocholewskiego w dzieło edukacji katolickiej na świecie. Podczas spotkania zaprezentowano także książkę, wywiad z księdzem kardynałem zatytułowaną Ukazywać światu Chrystusa. Gratuluję tego wszystkiego, co ksiądz kardynał zrobił dla edukacji katolickiej, nie tylko w Polsce, ale również i w świecie. Mówił na początku uroczystej sesji ksiądz profesor Stanisław Dziekoński, rektor UKSW. A wkład księdza kardynała w dzieło edukacji katolickiej na świecie jest ogromny. 33 lata pracy w Stolicy Apostolskiej, w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej oraz w Kongregacji Wychowania Katolickiego przyniosło stokrotny owoc i przyczyniło się do wzrostu uczelni katolickich na całym świecie, podkreślał w swoim wystąpieniu ksiądz profesor Wojciech Góralski. Tak jak historia danego państwa czy określonej instytucji jest w dużej mierze historią ludzi, tak również historię Kościoła w niemałym stopniu tworzą jego wyznawcy. Jednym z tych, którzy w ostatnich dziesiątkach lat wnoszą do dziejów Kościoła szczególny wkład, a także kształtują jego wizerunek w świecie, jest niewątpliwie kardynał Zenon Grocholewski. Ksiądz profesor ukazał w swym wystąpieniu osobę i działalność księdza kardynała w służbie 5 papieża, od błogosławionego Pawła VI do Ojca Świętego Franciszka. Podkreślał także jego wybitne zasługi naukowe. Wybitny znawca prawa kanonicznego, autor licznych, w kilku przypadkach pionierskich prac w tej dziedzinie, długoletni profesor rzymskich uczelni, doświadczony przełożony już drugiej z kolei dykasterii kurialnej w Watykanie, duszpasterz ex animo, o wielkim umyśle, ale i sercu, a przy tym pełen gorliwości o chwałę Bożą i dobro Kościoła, uhonorowany licznymi wysokimi orderami i odznaczeniami kilkunastu państw i znaczących instytucji, doktor honoris causa 22 uczelni. Podczas uroczystej sesji odbyła się prezentacja książki wywiadu z księdzem kardynałem Zenonem Grocholewskim zatytułowanej Ukazywać światu Chrystusa. Ona jest dla nas źródłem prawdy, jest kierunkowskazem, jest odniesieniem, co więcej, jest świadectwem życia jego eminencji księdza kardynała. Ksiądz kardynał Zenon Grocholewski w swoim wystąpieniu podkreślał wielki wkład szkół katolickich w proces edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Kościół zawsze patrzy w przyszłość i musi patrzeć w przyszłość, jeżeli chcemy przyczynić się dla dobra ludzkości. Kościół poprzez swoje uczelnie różnego stopnia, formujące młode pokolenie w wymiarze integralnym,
dawał, daje i bez wątpienia będzie dawał solidny wkład w dobro ludzkości. W specjalnym wywiadzie dla telewizji Trwam ksiądz kardynał Zenon Grocholewski podkreślał, że media powinny być przedłużeniem uniwersytetu. Zwracał także uwagę na konieczność kształcenia katolickich dziennikarzy. Dziennikarz katolicki musi kochać prawdę, musi kochać drugiego człowieka, do którego się przemawia i musi być dobrze przygotowany pod względem, powiedzmy, fachowym, dziennikarskim, ale też dobrze przygotowany pod względem znajomości Kościoła, jego prawdy, jego działalności. I dlatego ja zawsze popieram tego rodzaju wydziały i się cieszę z waszych osiągnięć, z waszych sukcesów i życzę dalszych sukcesów w tej dziedzinie. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. przedstawiciele Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z rektorem założycielem uczelni ojcem doktorem Tadeuszem Rydzykiem i rektorem uczelni ojcem doktorem Zdzisławem Krawką. Całą uroczystość zakończył występ chóru UKSW. W związku z trudną sytuacją chrześcijan w Iraku i Pakistanie do Polski przyjeżdżają specjalni goście. Na zaproszenie Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie przybędą ksiądz biskup Sebastian Shaw i ksiądz Douglas Albazi. Kapłani odwiedzą m.in. Wrocław i Legnicę. Już za dwa dni rozpocznie się wizyta w Polsce świadków wiary z krajów, gdzie chrześcijanie cierpią prześladowania. Franciszkanin ksiądz biskup Sebastian Shaw z autonomicznej kustodii świętego Jana Chrzciciela w Pakistanie został mianowany przez papieża Benedykta XVI jako biskup pomocniczy archidiecezji Lahore, Pakistan i biskupem tytularnym Tino. Opowie on o trudnej sytuacji chrześcijan w Pakistanie. Z kolei ksiądz Douglas Albazi z Iraku jest odpowiedzialny za opiekę nad chrześcijanami w obozie Erbilu. Ksiądz Douglas przeżył porwanie i tortury przez terrorystów. Szczegółowy plan wizyty kapłanów w Polsce jest dostępny na stronie www.pkwp.org. W niedzielę odwiedzą oni Licheń, a we wtorek Wrocław. I na koniec przenosimy się na Śląsk. Ratownicy po 57 dniach akcji poszukiwawczej w kopalni Wujek są zaledwie kilka metrów od miejsca, gdzie prawdopodobnie znajdują się zaginieni górnicy. To jedyne z najdłuższych poszukiwań w historii polskiego górnictwa. Akcja poszukiwawcza w kopalni Wujek trwa już niemal dwa miesiące. Jednak nadal nie wiemy, co stało się z dwoma górnikami uwięzionymi pod ziemią. Ratownicy cały czas starają się dotrzeć do miejsca, gdzie mogą znajdować się zaginieni. Pierwsze próby do wierzchnia badawcza, do wierzchnia centralna, czyli te dwa chodniki przebiegające z północy na południe, niemożliwe do sforsowania. Jedna przecinka, druga przecinka, jeden chodnik poprzeczny, niemożliwe do wejścia, zawalone. Przecinka piąta, czyli ta, która już prowadzi do chodnika podścianowego, czyli w południowej części ściany, bo ściana przebiega południe, północ-południe w układzie. I też nie dało się, czyli kombajn dokonał zwrotu, ma 16 metrów jeszcze do kolejnej, czyli do wierzchni badawczej. Rejon, w którym pracują ratownicy, jest bardzo niebezpieczny. Mimo skrajnych warunków szukają do końca. Mamy i zagrożenie tąpaniami w dalszym ciągu, bo to jest najwyższy stopień zagrożenia tąpaniami w tych wyrobiskach, jak również mamy ciągłe zagrożenie metanowe. Są tam bardzo duże ilości metanu. Jeszcze dwa miesiące temu nikt nie przypuszczał, że akcja ratownicza będzie tak trudna, a obraz zniszczeń tak duży. To jest bezwzględnie najtrudniejsza akcja w polskim górnictwie. Chyba w historii polskiego górnictwa, bo chodzi tutaj po prostu o ogrom tych zniszczeń, bo tak ogromnych zniszczeń nie było do tej pory w żadnej akcji zawałowej. Żeby robić 660 metrów chodnika ratowniczego i jeszcze nie koniec, to naprawdę, proszę Państwa, to jest niewyobrażalne. Rzecznik katowickiego holdingu węglowego podkreśla, że zostało zrobione wszystko, co było możliwe. Na ten moment technicznie nie da się zrobić więcej. Nie ma możliwości, nie było możliwości zrobienia, nie wiem, odwiertu z powierzchni, otwarcia kilometr pod ziemią, odgarnięcia, żeby zobaczyć, jak to jest. Na ten moment mamy świadomość, że zrobione zostało wszystko, co jest możliwe. 18 kwietnia podczas silnego wstrząsu pod ziemią uwięzionych zostało dwóch górników z kopalni Wujek. Do tej pory nie udało się ich odnaleźć. Zaginieni to pracownicy oddziału maszynowego, którzy na dole prowadzili prace konserwacyjno-remontowe. Tą wiadomością kończymy to wydanie informacji dnia. Serdecznie zapraszam Państwa na kolejne. Z Panem Bogiem.